Kryzys w strefie euro trwa w najlepsze i nawet kolejny, już 20 szczyt na ten temat w Unii Europejskiej nie przeniósł zapowiedzianych zmian, pewnie też nie wpłynie korzystnie na rynki finansowe. Sytuacja jest taka, jaka jest. Rozmawiamy, dyskutujemy, w tej chwili dyskutujemy o nowych elementach, dyskutujemy o Unii Bankowej, czyli o niczym innym jak o gwarantowaniu przez podatnika niemieckiego długów francuskich czy włoskich banków, dyskutujemy o głębszym fiskalizmie, czyli o powołaniu jednego ministra finansów dla strefy euro. Dyskusja, dyskusja, dyskusja cały czas. Pytanie, jak długo to trwa? Rynki finansowe przyzwyczaiły się do tego, że decydenci w Brukseli nie są w stanie podjąć wspólnie jakiegokolwiek konkretnego rozwiązania tych wszystkich problemów. Jedynym problemem póki co to dodrukowywanie miliardów euro przez Europejski Bank Centralny, a kluczem jest to, żeby Francja i Niemcy się dogadały co do jakiegoś konsensusu działań, bo dyskusja jest między solidarnością wobec państw południa Europy, a utratą ich suwerenności, co chciałaby Niemcy. Niemcy i Francja są tu kluczem. Cały czas konsensus między tymi państwami nie został osiągnięty.